Witajcie Państwo, mili szanowni, witajcie. Co my tu mamy śmiesznego w kolejnym tygodniu miesiąca lutego? Mamy muchę latającą dookoła Stadionu Narodowego, zamkniętego po otwarciu. Rządowe Centrum Ogłupiania Narodu często stosuje tak zwaną medialną przykrywkę po wydarzeniu kompromitującym władzę. Odwołanie meczu o superpuchar między Legią a Wisłą, powszechnie wykpiwane jako blamasz, musiało w telewizorach zostać przykryte czymś sympatycznym. W tym wypadku ładną panią Muchą. Kto by się nie chciał przelecieć z takim owadem, prawda? Yy, entuzjaści Platformy mogli się pocieszyć, że choć stadionu za 2 miliardy nie daje się co prawda, uruchomić, to jednak pobiegać dookoła można w eleganckim towarzystwie. Kamery telewizyjne też biegały, kręcąc jogging elitarnej grupki Przyjaciół Muchy. Pewnie był fryzjer z Lublina, a także kosmetyczka, yy, wizażystka, garderobiana, masażysta z gabinetu politycznego. Zauważmy, że poprzedniego dnia podczas zbiórki tysięcy kibiców na ulicach waczarskich, krzyczących Platforma Śmiecie, kibiców oszukujecie, kamer nie było. Platforma śmiecie kibiców oszukujecie. Tak krzyczeli, no co kogo obchodzą piłkarze kibice przy stadionie, liczą się teraz jelity i celebryty. Ich trzeba pokazywać, jak pięknie biegają. Ruch na świeżym powietrzu dobrze robi nie tylko na nogi, ale również na głowę. Mówiło się kiedyś, kto nie ma w głowie ten ma w nogach, czy odwrotnie, no w każdym razie głównym efektem Truchtu pani ministrowej sportowej stała się dymisja dyrektora niedorobionego stadionu kaplera niejakiego. Kogoś winnego licznych wpadek trzeba było telewizorom rzucić na pożarcie. Wiadomość, że kapler na pociechę dostanie kilkaset tysięcy złotych dopełniła obrazu. No przyznacie Państwo, że premia wypłacana za nieudolność niedotrzymane terminy wydaje się niezłym żartem, tyle że kosztownym. Kozioł ofiarny kosztuje więcej niż baran stadny albo czarna owca. I ten koszt ktoś musi ponieść, a więc premier zabrał się bardzo energicznie do emerytur. Pieniądze rąbnięte w zeszłym roku z OFE już się dawno zapadły w dziurze finansowej ministra Wicka. Teraz Fiskus skonsumuje tegoroczną podwyżkę yy, rewaloryzacji emerytur, będzie tak zwana kwotowa podwyżka, polega na tym ona, że jest obniżką ta podwyżka. Jak obliczył OPZZ, rząd przy okazji ustawowej rewaloryzacji skasuje staruszków na 1 miliard z no ale to jest, jak powiadam, numer jednoroczny, doraźny. Bardziej systemowo, w dłuższej perspektywie, emeryckie pieniądze przechwyci władza po wydłużeniu obowiązku pracy do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, żeby było równo. Premier, pomawiany ostatnio o lekceważeniu, o ignorowaniu opinii publicznej, w tym przypadku dziarsko zabrał się do konsultacji. I one, te konsultacje, trzeba przyznać, nie są łatwe, bo chodzi o to, by jak najmniej osób dożyło emerytury. Natomiast ludzie dziwnie chcieliby po kilkudziesięciu latach płacenia składek, jednak dożyć tej emerytury i skorzystać ze swoich składek. A więc to nie jest taka łatwa sprawa, taki łatwy problem. W każdym razie trudne konsultacje się rozpoczęły od spotkania premiera z posłankami jego partii. I wyobraźcie sobie Państwo, po wyczerpującej debacie posłanki zdecydowanie poparły stanowisko swego szefa. Chcą dłużej pracować i krócej korzystać z emerytury. Bardzo to są śmieszne babki. Jak to się mówiło kiedyś, proszę Państwa, no, mucha nie siada. O to chodzi.